Witajcie. Z tej strony Starkey. Oto Graveyard Keeper. I mogę wam powiedzieć, że od ostatniego odcinka trochę porobiłem. Niestety nie pamiętam co, jak, gdzie dokładnie. No, ale miejmy nadzieję, że wyjdzie na... No, na wierzch to co, jak, gdzie, po co, dlaczego robiłem. I w ogóle, bo jednak, no chciałbym pamiętać sam. Jedyne co mogę wam powiedzieć to to, że proszę, patrzcie jak tu pięknie. Pełne technologie wszystkie ogarnięte. A swoją drogą tak samo jest też w tym miejscu, gdzie tam pamiętam, że inżynier do czegoś był potrzebny. Ale co konkretnie to... Chciałbym powiedzieć, że raczej nie wiem, ale... W sumie widać nawet. Po prostu... Tutaj, do posągów tych marmurowych. Tak więc trzeba będzie chyba się zająć w takim wypadku dzisiaj ogarnięciem marmurów. Tutaj coś jest takiego fajnego, nie widzę. Z godnego uwagi. A tak, stalowe dłuto. Można zrobić brązowe, srebrne, albo można próbować je pozłacać. Inaczej mówiąc, albo robisz sobie zwykłe i potem mieszasz, 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 mieszasz niepotrzebnie. Albo albo po prostu przymieszujesz je dwukrotnie i masz od razu złote stalowe dłuto. I wiecie co? Chyba nawet spróbujemy najpierw zrobić sobie złote to dłuto, żeby móc robić najlepszej jakości marmury. Jasne, nie ma stalowych części. Nie ma misek. Bo jakby inaczej, nigdy nie może być tak, że mam wszystko, co jest potrzebne. Nie, zawsze musi czegoś zabraknąć. No, jak widzicie też, wszystko działa na tyle dobrze, że właśnie teraz zombiaki nam transportują na bieżąco materiały i w ogóle, więc... No, jest fajnie. Ale zanim będziemy się dalej tym wszystkim bawić, no to chyba warto byłoby wam pokazać... Chciałbym sobie może nie tyle co wam pokazać, co właśnie sprawdzić co i jak. I w sumie jak jeszcze pamiętam, to mogę się pochwalić. Mam receptę na białą farbę. Co prawda odkryłem to przypadkiem i niestety za dużo jej nie zrobimy, bo... Najprościej w świecie nie pamiętam. Chciałem w sumie, może nie tyle co nie pamiętam, co nie wiem, jak zdobyć proszek elektryczny. Tak więc rozumiecie, no fajnie, mam białą farbę, ale szybko nam się skończy, co oznacza, że w sumie... No świeczek za dużo nie będzie. Jakiś zombiak pracuje? Dziwne, nie kojarzyłem, żebym tutaj wsadzał zombiaka do transportu. Ale okej, niech pracuje. Przynajmniej będę miał pewność, że no... Będę posiadał to, co trzeba zawsze. Tak więc idziemy i miejmy nadzieję, że znajdziemy odpowiedź na moje nurtujące pytanie. Czego zombiaki potrzebują, żeby pracować nad marmurem? Bo w sumie jest to chyba największa... Póki co tajemnica dla mnie. I uwaga, uwaga. Okej, nie wiem co tutaj zaszedł i czemu dwie kopalnie pracują, a nie kamieniołom i kopalnia, ale dobra. I zobaczmy. Kopalnia marmuru. Trochę opołu, czemu opół, dalej nie wiem jak jest prawidłowo. Gwoździek i kilof, dobra. W takim razie robimy kilof numer 1. My oba zrobimy. Tam chyba było 4 gwoździe, 8 opół. Tego całego, co się nazywa opół. Tak, więc potrzebujemy dokładnie 8 gwoździ, 16 tego i 2 kilofy. To będziemy mieli już kopalnie przygotowane. Po czym prawdopodobnie przerzucę jednego z zombiaków na właśnie stanowisko marmurowe. Prawdopodobnie będzie to dostawca drewna, bo w sumie... Drewna, jak widzieliście, mamy pod dostatkiem. Więc jak tylko będzie okazja, to złapiemy tego dostawcę drewna i... No, wiecie. Przerobimy go na sprzedawcę marmuru. Czy sobie sprzedawcę? No raczej dostawcę, ale... No mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Uwidzę, niech kolega pracuje sobie grzecznie, zasługuje na to, żebym uznał go za przydatnego. I dobra. W sumie jutro jest msza, to też przydałoby się przygotować wszystko do tego, żeby się właśnie odbyła w dobry sposób, w wariancie oczywiście, wobec którego będziemy mieli pozytywny skutek. I dobra, wielka próba. Czy się udało się, czy... No proszę, udało. Tak więc... No. Chyba mogę powiedzieć, że jesteśmy wielcy, wspaniali i w ogóle super jest. Teraz tak.
Żeby się nie śpieszyć, tutaj od razu pomogę sobie znowu klawiaturą. 16 desek potrzebujemy. 8. A nie, nie, nie desek, to były gwoździe. Jełopie jeden. Których mamy 9. No dobra. Nie zmienię do faktu, że jednak mamy wystarczająco, żeby już się w tym zająć. I teraz tak, 2 kilofy podstawowe, czego wymagają. My niczego nowego, więc w tym właśnie momencie konstruujemy wszystko, co było potrzebne dla otwarcia kopalni marmuru. Dobra, do widzenia. Miejmy nadzieję, że dostawca drewna nie wyruszył. Jak wyruszył, to się trochę wkurzę, bo trzeba będzie na niego czekać. Ale jeśli chyba wyruszył. Tak, teraz już mam pewność, że wyruszył, więc trzeba będzie czekać na niego i go zabrać ze sobą, oczywiście, w tej sytuacji, bo... Chociaż... Nie, no dobra, po co ja to robię? Jednego z kopalni przecież przerzucimy na marmur i będzie. Chociaż nie wiem, czy jeden wystarczy. W sumie dostawy żelaza dalej by się przydały. I w sumie dostawy kamienia też, ale... Powiedzmy, że na obecny moment kamienie mamy pod dostatkiem. A jeśli będzie go brakowało w niewielkich ilościach, zawsze mogę sam dokopać. Tak więc dobra. 2 stoiska dla zombiaków, które będą zajmowały się marmurem. Ten widać, że jest badziewiem, ale może dostarczać wszystko przynajmniej. I albo jest jakiś sposób, żeby zombiaki same to przetwarzały, albo nie wiem czemu jest opcja tutaj, żeby transportował to już przerobione. I dobra, uwaga, uwaga. Serio? Marmur też ma taką zwykłą zagrodę. Nie postarali się. Nie postarali się. Ale dobra, co ja tam będę narzekał. Ważne, że w sumie cokolwiek jest. Tak więc, który zombiak ma dalej? Ty masz dalej, więc do widzenia. Od dzisiaj nie jesteś górnikiem, od dzisiaj pracujesz przy marmurze. Robotą niewolniczą, rzecz jasna, bo nie będziemy ci płacić. Drogi zombiaku, i zbieraj. Jak już nagromadziłeś wystarczająco marmuru, to wtedy pogadamy o twoim zwolnieniu warunkowym na rzecz prac z powrotem w kopalni. Dobra. Czyli chyba w sumie pierwsza rzecz ogarnięta. Teraz co jeszcze takiego zostało na mojej liście? No na pewno przygotować te posągi, ale to dopiero jak już będziemy mieli marmur. Dalej ulepszać cmentarz i kościół, ale to też nie na teraz. I co takiego jeszcze? A w sumie jak są nietoperze, to warto będzie ich chyba poubijać, bo w sumie... No skrzydła na papier. Bo w sumie... Ta... Jak już mówię, można robić też ze skóry ludzkiej papiery, ale po co mam zbierać skórę z potencjalnych trupów pracujących, skoro mogę wziąć od tak po prostu z nietoperzowych skrzydeł, zrobić trochę papiera. I jak tu jestem, to przy okazji warto byłoby też... Chyba umiem wyczuć, kiedy da się zebrać pszczoły. Albo jednak nie. Ale jest widoczne, że w niektórych momentach właśnie latają, w innych nie. Więc może to będzie klucz do poznania sekretu tego, jak to działa. I też nie pamiętam, czy to już było zrobione na wizji, czy poza nią. Ale w mądry sposób jeden kandydat pomógł mi zablokować dostawy trupów, kiedy w sumie ich nie potrzebowałem. Bo skończył mi się bonus do lepszych. Jak widzicie, mam jeszcze dostawę 5. A w kostnicy tutaj, proszę, leży sobie taki jeden. Za dużo czerwonych, żeby coś z nim zrobić. Hejka, siostra. Hejka, naklejka. Odcinka to prowadzę, więc no. No tu powiedz, ja spadnie. Ale że co? Jaką planszówkę bierzemy? Nie wiem, czy jakąkolwiek. A teraz pozwól mi, siostra, skupić się na odcinku. Dobra, to ja wezmę Monopole. Nie. Nie będę grał w Monopole. A poza tym, no mówię to na teraz, dobra. A polski? Siostra, proszę cię, teraz jestem zajęty. Ej, cała siostra. Dobra. Tak więc ze względu na swoje czerwone czaszki nie był opłacalny, jak widzicie. A póki co jest wielkim zbawieniem, bo 2 porządne ciałka trzymamy. To prawda, też mam sporo czerwonych, ale spokojnie, na to niedługo będziemy mieli lek. Tylko trzeba budować stół balsamiarski, ale no na to jeszcze długa, długa droga, bo najpierw muszę mieć odpowiednie balsamy. Które w sumie najprościej w świecie trzeba najpierw wynaleźć. Owszem, mam tutaj jakieś dostępne, proszę, no, zastrzyk ługowy. Ale no niestety te kwasy ługi nie są przydatne, jeśli nie chce się robić zombiaków. Ja mówię teraz o efektach, które są powiązane z właśnie cmentarzem, a nie z zombiekami.
Więc proszę, tutaj zastrzyk klejący, już lepsza rzecz. I potem najlepsze, co istnieje. Zastrzyk srebra, zastrzyk złota. Ideolo po prostu, jeśli chce się zrobić idealne zwłoki. Jak widzicie, potrzeba dużo zielonych, które też mi się już kończą. I trochę niebieskich, które nie są problemem, bo w sumie tylko 10 zagród kościelnych, jeśli da się tak to nazwać, trzeba wyprodukować. Więc rozumiecie. Robimy to wszystko dosyć prędko, tylko jedno, czego potrzeba, to trochę cierpliwości, czasu i ogarnięcia. A na obecny moment zobaczymy, czy... Czemu to ciągle leżą te grzyby? Już któryś raz je podnoszę. Przynajmniej takie mam wrażenie. No właśnie, wróćmy do wszystkiego i zobaczmy, czy... Tak, czyli te korzenie powracają. A z nich... Sporo nawet zielonych leci. Nieźle. Więc te kolczaste korzonki są dobrym sposobem na zielone, szybkie. No oczywiście innym sposobem, fajnym, prędkim, przyjemnym, jest też kopanie piachu. Co w sumie przydało się zrobić, bo pomału się kończy zapas. A jeszcze na pewno jakieś palsty polerskie czy coś trzeba będzie robić. Bo tak widzicie, jest trochę bardziej czasochłonne niż było to w przypadku innych rzeczy, ale no... Potrzebuję 50 plus 80, nie, za dużo. Zanim je to przygotuję, to minie za długi okres. Najlepiej będzie chyba wziąć jakąś złotą dynię czy coś i to zbadać, wiecie. Na stole tym samym alchemicznym to... A nóż, widelec, uda się uzyskać taki wynik, żeby to było opłacalne i w ogóle, więc tak. Teraz najważniejszy element. Czas opróżnić trochę kieszenie. Oczywiście opróżnię tu, bo czemu by gdzieś indziej. Najpierw ze wszystkiego, potem... To, co jest przydatne, zabiorę. Dobra, to też się przyda. Coś tu jeszcze jest takiego, co bym chciał. Oczywiście to, to... Natomiast pszczoły mogę odłożyć. To też wezmę. O, papiery też, oczywiście. Szkoda papiery marnować. I w sumie póki co grzyby tutaj odłóżmy. No, w takim wypadku idziemy na mszę, którą, no, miejmy nadzieję, uda nam się wykonać właśnie w sposób. Chociaż wiecie co, zanim pójdziemy jeszcze po mszę, to wezmę coś, co przygotowałem specjalnie na tę okazję, czyli materiału na 3 stosy pogrzebowe, które bądź co bądź mogą nam mocno ułatwić pozbywanie się nieodpowiednich zwłoków. No. I w sumie, jeśli chodzi jeszcze o takie inne rzeczy, o których mogę powiedzieć, jak widzicie, mamy dwie krwi. Jeszcze tylko 8 i koniec, ta, jaka tam się nazywała, no, fontanna krwawa wąsza będzie gotowa. A na obecny moment pora przygotować wszystko. Ile mamy świeczek? Tylko 4. No nie za dobrze, ale spokojnie. Chociaż chyba mam tylko 4 świeczniki, to może nawet się uda. Plus 6 do wiary? To chyba jakieś naprawdę... A, tylko że to już 2 świece wymaga. Świecznik 2, no dobra. Proszę, proszę. Widzicie to? W ten sposób możemy już odprawiać prawidłowe modlitwy. Żeby to wychodziło nawet. Jest dobrze. Tak więc... Modlitwa trupy znowu będzie wysłuchana, będziemy mieli fajną sytuację. No więc standardowo chcę powiedzieć kilka słów, kościół jest super, módlmy się o błogosławieństwo, tego typu rzeczy, to nie jest nowego dosłownie. Wow. Trochę wiary naleciało. W sumie nawet chyba więcej niż kojarzyłem ostatnio. No ale wiecie, to jest teraz kwestia tego, że mam naprawdę porządnie ogarnięty kościół. No. Leci jeszcze trochę. Dostajemy ile? 15. Tak, jak nie trzeba będzie jeszcze tą modlitwę kombinacyjną złotej jakości zrobić, jeśli będziemy chcieli szybko zarabiać i będziemy już po prostu młodymi bugami, jeśli chodzi o możliwość kościołowania. Ja chyba tak to się da nazwać. Czy dalej zarobki nikłe, ale dobra. Cześć biskup, pa biskup. Dobra, idziemy. I skoro mam bonusa, to zanim go stracimy całkowicie, przydałoby się... No, oczyścić kostnicę na tyle, na ile się da. Właśnie, zabrałem z niego krew? Oczywiście, że zabrałem, więc... Tak, już dosłownie można... zmienić go w trochę popiołu... i certyfikatów, które... swoją drogą też sprzedałem, z tego co widzę. Dobra. Poproszę 3 stosy pogrzebowe. I oczywiście... No. Szykujemy, spalamy
I do widzenia. Kremacja taka piękna, taka przydatna. Nie trzeba zakupywać badziewnych trupów, a też dostaje się za to profity. I dobra, ile mam wiary? 31. Chyba nie mam wolnych soków z zombiaka, więc jeszcze nie będę ruszał naszych zapasowych, chociaż wiecie co? Może mądrym pomysłem byłoby przygotować więcej stołów na zapasowych, więc tak, stół balsamierski 2. Właśnie, stół balsamierski 2 mam dostępny. Dobra, to przygotujmy jeden balsamierski 2. I do tego chłodzący, czyli jeden chłodzący jeszcze to będzie 12, 12, 5. A zresztą i tak zapomnę. Więc mamy screena i idziemy. Tak, 4 stalowe części powinienem mieć. Do tego 4 fiolki zaawansowane, które w kieszeni nie mam, ale powinienem mieć. Tam w sumie nie zaawansowane części, tylko to były te części stalowe. 0,5. Dobra. Zaawansowanych potrzebuje 5 właśnie, a mamy ich 0. Więc stalowych bierze 4. Oczywiście już nie mam miejsca na nic, a potrzebuję jeszcze pełno desek, pełno gwoździ i innych rzeczy, więc tak. Odkładamy. W sumie niech będzie nawóz, to. Wiecie, wpychamy coś, co teraz nie będzie mi potrzebne, żeby tylko mieć miejsce na ważniejsze. Okej, 12 gwoździ to w sumie nie wiem. Chyba się po 6 produkowało, więc nie będzie źle. Wezmę z 30 desek, żeby nie było potem, że za mało. W sumie nie pamiętam już, mówię wam szczerze, nie pamiętam. Jeszcze chyba opół był potrzebny, to dla bezpieczeństwa też wezmę 30. No wiecie, my to robię w ten sposób. Szybciej będzie już tak. Posiłkować się mocą tego, że gram na PC-cie. I teraz dobra. Zaawansowane części produkuje się w ilości 3, to muszę niestety 6 zrobić. Jeżeli galaretkę. I tak. Gwoździe 12. I teraz mamy chyba już wszystko, co jest potrzebne na zbudowanie jednego stołu balsamierskiego, który podkreślam, nie wiem jak działa. Ale miejmy nadzieję, że działa prawidłowo. Względem tego, co wyobrażam sobie na jego temat. I tak, najpierw chłodzący stół. Jeszcze jeden tutaj. Chyba wystarczą, teraz balsamiarski 2. Dobra, czyli stoły do balsamowania też będą musiały być na dole, niestety. Dobra, tutaj, no i budujemy wszystko. Miejmy nadzieję, że przed przybyciem osioła będziemy gotowi, chociaż w sumie no na pewno będziemy, bo to niełatwo się robi. No w sumie niełatwo, no właśnie bardzo łatwo. I po prostu tutaj będziemy ciskać różne balsamy do zwłok. A teraz, dobra, skoro mamy wszystko to ogarnięte, to w sumie chyba jedyne, co mi zostało, to teraz nafarmić niebieskich, żeby mieć ile? 50. Dobra, czyli potrzebuję jeszcze 45, co oznacza 9. 9 ulubionych ogrodzeń. Zrobię, jak już mówiłem, standardowo samemu. Po czym trochę zielonych nafarmimy jakoś dziwnie i zobaczymy, co jest potrzebne na te super balsamy, to niedługo może przygotujemy sobie super zwłoki do pogrzebania czy coś. Też w sumie grzebać zwłoki super też nie ma co za bardzo, bo nie mamy dobrych cmentarzy odblokowanych, więc no. Owszem, będą technologie, ale co z tego, jak nasze groby są za słabe na to wszystko. I teraz najważniejsze. Niszczę standardowo, bo w sumie mówię, że zrobię samemu, ale no tak szybko to się robi, że szkoda mi czasu na cięcie. I niszczymy, dobra, do widzenia. Mamy już ogarnięte pierwszą rzecz, czyli teraz tylko krótko się przespać. Przy czym odkładając oczywiście wszelkie materiały, które nam pozostały, bo nie chcę targać ze sobą czegoś, co będzie niepotrzebne. Wszystko załatwione. Weźmiemy, że to oczywiście popioły, sole i inne rzeczy. Głównie popioły i sole. No i idziemy już po krótkim, jak mówiłem, przespaniu się. Ogarniać co, jak, gdzie jest z tymi całymi rzeczami, tylko najpierw muszę znaleźć coś, co da zielone punkty po przebadaniu. A z moich rzeczy, które mam w kieszeni, coś mogę w ogóle przebadać?
Oczywiście, że nie. A nie, mogę popiół. I w sumie wezmę jeszcze jedną srebrną dynię. Może wystarczy wtedy już zielonych. Chociaż w sumie potrzebuję ponad 50, to może być trochę ciężko. I dobra, póki jeszcze trupek nie przyjechał, to może zdążymy przygotować wszystko na idealne sytuacje. Tylko po co to sprawdzam? Albo mnie wiedzieć? Tak więc tak. Zacznijmy od popiołu. Patrzę na to, ile kosztuje, to pewnie da prawie nic. Tylko 10, ale dobra, zawsze coś. I srebrna dynia, która daje. Prawie wystarczająco. W takim razie bierzemy płyny balsamierskie 2 i niedługo płyny balsamierskie 3. Tylko trzeba jeszcze coś znaleźć do zbadania. To niestety... Okej, dobra. Mam wystarczająco chyba proszków, które są zielone pod kątem swoich właściwości, żeby móc to wszystko przygotować. Te są niebieskie, to zawsze warto pamiętać. A, jeszcze nawóz niezbadany, dobra. Coś tym przejmuję, badamy wszystko po kolei, póki mam punkty badawcze. Ej, to nawet wiary nie wymaga. To jest w sumie fajne, że można czysto badawczą mocą to zbadać. Czy tam w sumie ogarnąć bardziej niż zbadać. I dzięki temu mamy już dostęp do najlepszych chyba balsamów, o ile nagle nie pokaże się jakiś milion nowych. Dobra. I jest wystarczająco. Oczywiście jeszcze potem fajnie byłoby osiągnąć atut badacz i inne takie rzeczy, ale to na spokojnie. Zobaczymy teraz, co jest wymagane do tych wszystkich pięknych... No. Rzeczy. Jakiś mocny eliksir, zastrzyk klejący. No w sumie można było się spodziewać, że klej. I w ten sposób 5 zastrzyków klejących mamy. Okej. Czyli jeden klej, trochę wody i będzie dobrze. To zobaczmy, co jest potrzebne do kleju, to może nawet bym przygotował... A, nie znam recepty na klej. Znam na kwas. Tutaj też niestety nie ma, więc albo Klotylda, albo nie wiem co, ale zobaczmy lepsze. Zastrzyk złota. No, złoty eliksir. Super. Bardzo mi pomogłaś, gro. A tu jest srebrny eliksir. Dobra. W takim wypadku pora przygotować podstawowe butelki, trochę wody i odwiedzić Klotyldę po w sumie klej. Ale dobra, to na spokojnie kiedyś. Póki co zobaczmy. Może co jest wymagane do tych wszystkich złotych eliksirów. Bo w sumie złote i srebrne eliksiry dałyby mi efekt, jaki jest pożądany do wszystkiego. Więc już przeglądam moją listę. Nie, to nie ta strona. Wygląda na to, że chyba... nagle mi zaczęli spamić. Dobra. Tak więc... W sumie zrobimy to już w następnym epizodzie, bo zobaczyłem czas. Tak więc... Chyba lepiej będzie naprawdę już w następnym epizodzie, ale... Swoją drogą znalazłem receptę. Co ciekawe, możemy to wszystko zrobić, tylko... Będzie trzeba mielić prawdopodobnie złoto. Jak nic, trzeba będzie mielić złoto. Tak. Tylko, że jeszcze nie wiem jaką. Ludzie mi spamią, także... No to by było na tyle. Nie osiągnęliśmy za dużo, ale... Już w następnym odcinku wiadomo co i jak. Więc trzymajcie się. Hej.